Witaj Polko, witaj Polaku. Dzisiaj moim gościem jest osoba niezwykła, pan minister Jerzy Markowski. Witam panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. Polski polityk, inżynier, górnik, sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w 1997 roku. W 1995 i 1996 roku pełnił pan funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i był pan również, co myślę, że tutaj jest bardzo ważne, pełnomocnikiem rządu do spraw realizacji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Czy o czymś ważnym zapomniałem? Wie pan, największą satysfakcją w moim życiu jest to, że byłem przez 29 lat górnikiem pod ziemią, 14 lat ratownikiem. A czuję się tak zwanym górnikiem spełnionym, bo nie dość, że byłem wszystkim w górnictwie, od górnika do ministra, no to jeszcze po drodze jestem ostatnim Polakiem, który wybudował kopalnię. Uruchomiłem wydobycie i budowałem kopalnię Budryk, także która do dziś funkcjonuje i jeszcze chyba będzie funkcjonowała przez najbliższe 80 lat. Czyli panie ministrze, jest pan osobą, która wzięła się za restrukturyzację górnictwa i doskonale pan zna to górnictwo, bo również pan pracował pod ziemią. Dobrze zrozumiałem? Tak, oczywiście. 29 lat pracowałem pod ziemią, przechodząc wszystkie szczeble. Od górnika poprzez sztygara, głównego inżyniera, naczelnego inżyniera, dyrektora kopalni. Myślę, że to jest niewątpliwy atut, dlatego że mamy zbyt dużą chyba teraz obecnie ilość ministrów, którzy są za coś odpowiedzialni, a którzy nie mają kompletnie pojęcia na temat tej sfery w gospodarce, którą się zajmują. Panie ministrze, jeszcze 10 lat temu Dziennik Zachodni pisał, że mamy 5 milionów ton węgla na hołdach i nie wiadomo, na hołdach. I nie wiadomo, co z tym robić. Dzisiaj chcielibyśmy to samo usłyszeć, ale tego nie słyszymy. Dlaczego tak się stało? No, mieliśmy 5 milionów ton węgla, znaczy 10 milionów ton węgla na Zławach, ponieważ polska produkcja była większa. Dziś polska produkcja zmalała, wydobycie węgla w Polsce maleje praktycznie co roku o około 2-3 miliony ton. W tym roku będziemy prawdopodobnie mieli wydobycie na poziomie 50 milionów ton. No i to jest po prostu za mało, jak na potrzeby polskiej gospodarki i polskich odbiorców węgla dla celów socjalnych. Dlaczego tak się stało, że zmniejszamy wydobycie? No to jest kolejna, że tak powiem, kolejne pytanie. Po pierwsze dlatego, że no nie ma żadnych inwestycji, które by odtwarzały zdolność wydobywczą polskich kopalń. Nakłady inwestycyjne są co roku o połowę mniejsze. No po drugie, radykalnie zmniejszamy zatrudnienie w polskim górnictwie, nie poprzez zwolnienia, tylko poprzez zachęcanie ludzi do odchodzenia z pracy. No w dalszym ciągu funkcjonuje ta zachęta w postaci 120 tysięcy złotych odprawy jednorazowej, no, która ma tą cechę, że pieniądz wzięty uniemożliwia powrót do górnictwa temu człowiekowi, no ale przy okazji pozbywamy się ludzi o najwyższym poziomie kompetencji, bo te odprawy mogą brać ci, którzy pracują pod ziemią lub w ciągu technologicznym, a takich ludzi po prostu najbardziej trzeba w wydobyciu. No, trzecia przyczyna to jest taka, no, że w dalszym ciągu realizowana jest de facto doktryna likwidacji górnictwa poprzez angażowanie środków publicznych w likwidację kopalń. Jest ustawa na ten temat, są środki publiczne, czyli pieniądze z budżetu państwa i to wszystko razem skutkuje tym, że to wydobycie jest po prostu mniejsze. To wydobycie jest mniejsze poniżej naszych potrzeb. Ja może w paru zdaniach powiem, jakie są potrzeby polskiej gospodarki na węgiel. Wie pan, wydobywamy 52 miliony ton mniej więcej rocznie. Z tego jest 11 milionów ton węgla koksowego. I to jest węgiel bezużyteczny dla celów energetycznych. Czyli z niego produkuje się koks, który jest potrzebny dla produkcji stali. Natomiast importujemy do Polski około 13 milionów ton węgla i to jest ta wielkość, której nam po prostu brakuje. Czyli gdybyśmy od tych 51 dodali te 13 milionów, mielibyśmy około 65 milionów ton. I to jest ta wielkość, której Polska potrzebuje, a nie wydobywa. W tym węglu energetycznym, który powiedziałem na poziomie tych 40 milionów ton wydobycia, no mamy niestety tylko 2 miliony
ton węgla grubego. Eksponuję szczególnie ten węgiel gruby, ponieważ węgiel gruby jest węglem, który jest użyteczny dla opalania w paleniskach domowych, czyli w tak zwanych piecach, którego najbardziej trzeba. Rynek na ten węgiel w Polsce stanowi około 9 milionów ton. Tyle mniej więcej jest potrzeba, żeby ludzie mogli sobie ten węgiel kupić. Dopóki istniało import węgla z Rosji, no to stamtąd ten węgiel przychodził. Teraz, kiedy ten węgiel się skończył z Rosji, tego po prostu nie ma, a ten, który przychodzi z zagranicy, z dalszej, Kolumbia, Indonezja, czy RPA, czy Australia, no bardzo rzadko jest o takiej konsystencji, o takich strukturach, które są użyteczne do spalania, czyli mówiąc o skróty, nie ma tam kęsów, nie ma tam kostki, nie ma tam groszku. Także mówię o tym, żeby w jakiś sposób przybliżyć wielkości produkcyjne i wyjaśnić, dlaczego węgla brakuje. Ale teraz byłoby fajnie, gdybyśmy przyszli do odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby go nie brakowało. Pan minister jako wprawny polityk zadaje sobie sam pytanie, ale bardzo proszę, bo to jest temat, który na pewno jest interesujący i na pewno to pytanie wypadło z mojej ust. Proszę bardzo, panie minister. No więc właśnie, wie pan, problem polega na tym, że my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, która no, w jakiś sposób zaskoczyła polityków od początku wojny na Ukrainie i zupełnie złudnym jest przeświadczenie, że ta sytuacja będzie trwała tylko do wiosny. Ta sytuacja będzie trwała przez najbliższe 15-20 lat. Dlaczego przez taki długi okres czasu? No ponieważ mamy dzisiaj efekt, który jest konsekwencją tego, że odchodziliśmy od węgla, nie budując żadnej alternatywy energetycznej. I przez najbliższe 15-20 lat my znowu tej alternatywy energetycznej nie wybudujemy. Bo po pierwsze na alternatywę energetyczną trzeba około 450 miliardów euro, a po drugie trzeba czasu. Co może być alternatywą energetyczną dla węgla kamiennego? No po pierwsze, przez jakiś długi okres czasu będzie to jeszcze węgiel brunatny, ale tu też jest problem, warto o tym powiedzieć, ponieważ my z trzech zagłębi węgla brunatnego mamy już tylko dwa. I w tym jedno turoszowskie, które skończy swoje wydobycie w roku 2044, który dostarcza do polskiego systemu energetycznego około 8% mocy zainstalowanej i skończy się przybony w roku 2044. Drugie zagłębie węgla brunatnego i energetyczne to jest Bełchatów, który dostarcza do polskiego systemu energetycznego około 22% mocy zainstalowanej i zakończy się dużo wcześniej, bo w roku 2036. Czyli po tym okresie czasu, najpierw w 2036 zabraknie nam 1/5 energii w Polsce, a po roku 2044 kolejne 10%. To jest wsparcie dla dzisiejszej energetyki, która w Polsce jest energetyką węglowo-odnawialną. Jaki jest udział? Węgiel brunatny to jest około 24-30% energii. Węgiel kamienny to jest też 60%, czasami mniej. A źródła odnawialne to jest 16% energii w Polsce. Trzeba mieć nadzieję, że te źródła odnawialne będą rosły, żeby ratować ten bilans energetyczny. No ale to wszystko jest za mało. Nie przestawimy się na energetykę gazową, ponieważ gaz po pierwsze jest też importowany, a po drugie rośnie w cenę, mimo że jego dostawy są coraz to bardziej realne do Polski. Musimy się w energetyce przestawić na energetykę jądrową, ale tu jest dylemat w kategoriach, no bym powiedział, nie tylko technicznych, bowiem energia jądrowa ma to do siebie, że jest po pierwsze, no ma zaletę olbrzymią, że jest bezemisyjną, wobec tego dawałaby duży komfort, jeżeli chodzi o emisję CO2, natomiast energię niezwykle kosztowną. Planowana elektrownia jądrowa będzie miała zdolność do produkcji około 3000 MW i powstanie moim zdaniem nie wcześniej jak za 15-20 lat, a powstać może, no właściwie i to jest jeszcze kwestia nierozstrzygnięta, tylko w dwóch lub trzech miejscach w Polsce, ponieważ taka elektrownia musi mieć sąsiedztwo bardzo dużego zbiornika wody, który będzie służył do rozkładania reaktorów atomowych. Także dylematów jest sporo, wizja jest.
Jak natomiast sobie poradzi w najbliższej przyszłości? Wie pan, najbliższa przyszłość to jest poradzenie sobie z deficytem węgla kamiennego w Polsce. Po pierwsze, no jednak trzeba szukać sposobu na zwiększenie wydobycia w kraju i tu jestem bardzo zdziwiony, bo właściwie nie robimy w tym kierunku zupełnie nic. Śledząc wyniki polskiego górnictwa w ciągu ostatniego roku, nawet bieżącego roku, co miesiąc wydobycie spada. Z górnictwa odeszło ponad 4 tysiące ludzi. To wszystko jest wbrew sytuacji, którą mamy. Mało tego, nawet wbrew apelom pana premiera, który apeluje o wzmożony wysiłek górników, o jakiekolwiek inne rozwiązania, no ale nawet gdyby kolegom w kopalniach przyszło do głowy, żeby uruchomić czwartą, piątą zmianę wydobywczą, no to nie ma kim tego zrobić, nie ma tych ludzi, bo więc ci ludzie poodchodzili. Więc reasumując, gdyby dzisiaj ktoś mi zadał pytanie, jak zwiększyć wydobycie w Polsce, to odpowiem tak. Sposobami organizacyjnymi, które, no, powiem nieskromnie, znane są każdemu dyrektorowi kopalni, no, zwiększylibyśmy wydobycie w ciągu 3 miesięcy około 1,5 miliona. W ciągu następnego roku około 3 miliony ton, zmieniając tylko krótkoterminowe plany robót górniczych w kopalniach, te, które są w planach ruchu zakładu górniczego, no, a na resztę trzeba inwestycji. Na inwestycji, które by były nie inwestycjami w budowanie nowych kopalń, bo to też jest proces niezwykle, po pierwsze, kosztowny. Nowa kopalnia kosztuje 400 milionów dolarów. Trwa co najmniej 15 lat, a procedura koncesyjna długie tyle, więc mielibyśmy tą kopalnię o pełni zdolności wydobywczej nie wcześniej za 30 lat. Więc raczej trzeba szukać sposobu na to, żeby udostępnić złoża w kopalniach czynnych albo w ich sąsiedztwie. Co zresztą bardzo nie chcieli w Polsce zrobić inwestorzy zagraniczni, ale im na to nie pozwolono. Także raz mówiąc, są sposoby na to, żeby sobie pomóc, zwiększając wydobycie w kraju. Niestety trzeba tu przede wszystkim mieć wolę polityczną, no i uprościć procedurę koncesyjną tak, żeby to nie trwało 15 lat, a nie więcej jak rok czy dwa. Ale w międzyczasie, no jeszcze trzeba w jakiś sposób ratować zdolność ludzi do ogrzania się, bo ja nie przewiduję problemów deficytu węgla dla celów energetycznych. Po prostu świat wydobywa 8 miliardów ton węgla. W obrocie światowym na rynkach międzynarodowych jest 1,4 miliarda ton węgla, więc te nasze 9-10 milionów ton, co nam jest potrzeba, to łatwo kupić. I to się dzieje, kupujemy. Nie zawsze najlepszej jakości, nie zawsze taki, jaki chcemy, ale kupujemy ten węgiel. I ten węgiel albo w takim stanie, jak przychodzi, albo zmieszany z lepszym, dużo lepszym polskim węglem, będzie i nadaje się do energetyki zawodowej. Stąd mówiąc na skróty, jasno będzie. Zagwarantowanie dostaw energii jest pewne. Natomiast dylematem pozostaje opalanie. I tu można sobie poradzić chociażby tym, co się w tej chwili już zaczęło, mianowicie dopuszczeniem do obrotu ludzi, do kupowania przez ludzi węgla gorszej jakości oraz węgla brunatnego. Ja akurat jestem za tym, żeby ten węgiel brunatny uruchamiać, nawet ten węgiel gorszej jakości z prostego powodu. Bowiem jeżeli tego węgla nie będzie, to ludzie będą palili śmieciami. Jak będą palili śmieciami, to będzie jeszcze gorzej z punktu widzenia ekologii. Także wybieramy mniejsze zło, przy okazji ratując warunki, taki komfort termiczny, ale i tak już bardzo zagrożony w Polsce. Ale jeszcze raz powtarzam, dzisiaj cała doktryna radzenia sobie z kryzysem deficytu węgla w Polsce polega na łagodzeniu skutków społecznych zdolności do zakupu tego węgla. I to jest rozwiązanie, którego na dłuższą metę nie wytrzymamy, chociażby ze względów budżetowych. Już nie mówiąc o tym, że ono nie przysparza, ono nie rozwiązuje kwestii podstawowej. A kwestią podstawową jest zwiększenie podaży węgla krajowego. Tym bardziej, że w Europie już nikt węgla poza Polską, trochę tam jeszcze Norwegia na Spitsbergenie, nie wydobywa. I także właściwie no, jesteśmy skazani na siebie, ale sami jeszcze możemy sobie pomóc, ponieważ, i tu już ostatnia informacja, polskie zasoby geologiczne węgla to jest 56 miliardów ton. Tyle mamy tego w ziemi, węgla kamiennego. A węgla brunatnego 34 miliardy. Czyli reasumując, jest co kopać, tylko trzeba się zdecydować. Panie ministrze,
Ja jestem Ślązakiem i wiem, co to znaczy węgiel i wiem, jaka trudna jest praca górnika. Mówi pan o woli politycznej. Myślę, że to jest właśnie to wąskie gardło, bo kiedy słyszę z pana ust informację, że otwarcie jednej kopalni to jest około 2 miliardów złotych, mówił pan o dolarach, ale szybko pomnożyłem to razy 5, a wiem, że w ostatnim roku polski budżet mógł pozwolić sobie na to, żeby sfinansować i rozdać bezpłatnie za ponad miliard złotych dawek szczepionek. Dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale jeżeli mamy takie możliwości, to ja nie rozumiem jako zwykły, klasyczny, standardowy Polak, dlaczego polski rząd nie ma tej woli politycznej i dlaczego my nie możemy podjąć wreszcie, nazwijmy to między nami dżentelmenami, męskiej decyzji o tym, żeby Polska stała się jednak w obecnej sytuacji niezależnym niemalże energetycznie krajem. Dlaczego tej woli politycznej nie ma? Z czego to wynika? Panie redaktorze, to chyba wynika z polskiej cechy, która polega na tym, że my się mobilizujemy dopiero w sytuacji zagrożenia. Proszę zwrócić uwagę, ja mówię do mediów na temat deficytu węgla i energii elektrycznej przez co najmniej ostatnie 15 lat. I przez ostatnie 10-15 lat wszyscy we wszystkich możliwych mediach zadawali mi prawie to samo pytanie. Jak zmniejszyć wydobycie węgla w Polsce bez napięć społecznych na Śląsku? A od lutego bieżącego roku wszyscy mnie pytają, jak zwiększyć wydobycie węgla. Bowiem dopiero deficyt pokazał jego potrzeby. Dopiero deficyt i niedostępność zwrócił uwagę na to, że bez niego się nie da. Bez tego węgla po prostu w polskim systemie energetycznym mamy wielką katastrofę cywilizacyjną, czyli brak dostępu do energii. Ja to przypisuję, nie przypisuję tego złej woli, nie przypisuję tego nawet głupocie, ale przypisuję brakowi wyobraźni. Aczkolwiek wie pan, trochę mi się ciśnie na usta jeszcze jedno takie doświadczenie, no bo wie pan, funkcjonując w rządzie, będąc przez 8 lat senatorem, miałem okazję do bardzo wielu międzynarodowych kontaktów, zresztą dzisiaj pracuję wyłącznie poza granicami kraju. I wie pan, dzisiaj to już wygasło, bo nie ma takich w Europie możliwości, ale jeszcze niedawno, proszę pana, wobec Polski, zwłaszcza polskiego systemu energetycznego, panowała taka zasada, że skoro ten system elektroenergetyczny w Polsce będzie oparty na węglu przez najbliższe 20-30 lat, bo tyle mniej więcej trzeba budować nowy system energetyczny dla innych surowców energetycznych, to ta Polska niekoniecznie musi być producentem tego węgla, a powinna być jego rynkiem zbytu. I ktoś sobie to wymyślił i różnymi naciskami realizował w Polsce eliminację węgla. Kto to robił, wie pan, no rękami czyimi, no bardzo, to jest bardzo czytelne. Proszę na przykład sobie wyobrazić, że w Polsce jest kilka zawieszonych albo oddalonych w ogóle procedur koncesyjnych tylko i wyłącznie na wniosek organizacji proekologicznych, takich jak Greenpeace czy Boyd, które po prostu swoimi opiniami sparaliżowały zupełnie i doprowadziły do anulowania postępowań koncesyjnych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a następnie Ministerstwo Środowiska. Czyli mówiąc na skróty, mamy bardzo mocnych przeciwników, a bardzo słabych obrońców. Jedynym obrońcą jest rzeczywistość, ale ta rzeczywistość dopiero trafia do wyobraźni wtedy, kiedy jest faktem. Wtedy jest za późno, ale i tak w tej rzeczywistości, tak jak nasza dzisiejsza, dość dramatycznej, no nie za bardzo się słucha tych, którzy to radzą załatwić metodami technicznymi, a nie tylko metodami, no, nazwijmy to, dającymi efekt polityczny, bo jak ktoś dostanie 3000 zł, to może będzie chwalił. A to nie o to chodzi, bo węgla dalej nie będzie miał. No to jest ten problem, że zwykły, nazwijmy to, Kowalski czuje się zagubiony w tym całym temacie. Z jednej strony jeszcze kilka lat temu była wysoka rekomendacja, żeby zmieniać kotły ciepłownicze na bardziej ekologiczne, potem żeby na gaz. Teraz słyszymy, że za chwilkę gaz już nie będzie cool. Teraz trzeba będzie przejść na fotowoltaikę i na pompy ciepła i co chwilę tylko zwykły Kowalski albo dostaje dotację, a przecież ta dotacja na samym końcu obciąża budżet naszego kraju. I większość Polaków nie rozumie, dlaczego mamy zamykać kopalnie i to w taki sposób, tutaj chciałbym pana zapytać o komentarz, i to w taki sposób, że właściwie zamykanie tych kopalni jest, z tego co ja rozumiem, niemalże nieodwracalnym procesem. Proszę pana, w Polsce 30 lat temu funkcjonowały 72 kopalnie. Dziś jest ich 17. Tylko za rządów pana premiera Buzka zamknięto 24 kopalnie i nie miałbym o to żadnych pretensji,
Gdyby nie to, że 7 spośród nich miały pozostawione pod ziemią bogate zasoby węgla. Zresztą nawet aktualny rząd niedawno zamknął kopalnię Makoszowy i kopalnię Krupiński. Na Makoszowach zostało 170 milionów ton węgla udostępnionego, na Krupińskim prawie 700. I o to trzeba mieć pretensje, ponieważ można było przeczekać te decyzje, zwłaszcza, że one były podejmowane wtedy, kiedy cena węgla, tony węgla wynosiła 30-40 dolarów, a dziś wynosi 340 dolarów. I po pół roku się okazało, że te kopalnie, które wówczas zjawiły się jako nieefektywne, natychmiast po pół roku są już bardzo efektywne. No, dlatego też, wie pan, no, te decyzje były, decyzje zamykania kopalń są, powtarzam, racjonalne wtedy, kiedy skończyło się złoże. To znakomita większość polskich kopalń. Ale wtedy, kiedy tam złoże zostało, a tu mam na myśli takie kopalnie, że wymienię, Krupiński, Makoszowy, Dębieńsko, Morcinek, Czeczot, Siersza. No, mógłbym tak wymieniać te kopalnie, wie pan, no, to po prostu się nie mieści w żadnych racjach ekonomicznych, wie pan. To się w żadnych racjach ekonomicznych. Proszę zwrócić uwagę, że była taka jedna, jest jedna taka kopalnia, Silesia, która przez polskie władze została postawiona w stan właściwie likwidacji. Kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, ale związkowcy tamtej kopalni, proszę pana, wzięli sprawę w swoje ręce i ta kopalnia dzisiaj funkcjonuje, ma się bardzo dobrze, jest kopalnią prywatną. Najpierw była czeską, teraz jest znowu polską kopalnią, ale jest prywatną i wydobywa. Także wie pan, jest coś po pierwsze na rzeczy w tej woli, a po drugie w tym braku wyobraźni. To trzeba po prostu nazywać po imieniu. To jest niekompetencja. Ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze w Polsce nie powołano jakiejś specjalnej rady do spraw bezpieczeństwa, dlatego że o górnictwie mówi się, panie ministrze, już od kiedy ja byłem małym chłopcem. Sprawa wydaje się wymykać spod kontroli. Pojawia się coraz więcej obywateli, którzy nie rozumieją, dlaczego złoża naturalne są niewydobywane, bądź jeżeli nie są wydobywane, to po prostu są niszczone w taki sposób, że tam trzeba postawić na nowo w przyszłości kopalnie. Dokładnie tak, wie pan, bo nasz sposób likwidacji kopalń jest taki dosyć, bym powiedział, barbarzyński. Gdyby pan dzisiaj wsiadł w samochód i pojechał do gminy Suszec, to by pan zobaczył w kopalni Krupiński, gdzie pozostało pod ziemią 700 milionów ton węgla. Jeden z trzech szybów już jest dzisiaj zasypany i zabetonowany od góry, a dwa pozostałe szyby są zasypywane w tej chwili i pozostało do zasypania po 250 metrów, a kopalnia pod ziemią jest zalana wodą. To się dzieje na naszych oczach. Podobnie się dzieje na Makoszowach i na wielu innych kopalniach. To powoduje, że te złoża są nie do odtworzenia, dostęp do nich jest prawie niemożliwy. Może przy opadku kopalni Makoszowy to jest troszkę inaczej, bo ta kopalnia sąsiaduje z dwoma kopalniami czynnymi, z kopalnią Sośnica i z kopalnią Bierzowice i stamtąd można się do tego złoża dostać. Ale jest dalej, a jak dalej to i drożej, a jak drożej to i mniejsza efektywność. Ale to jeszcze technicznie można tam jakoś się do tego dostać. Ale Krupiński, który nie ma sąsiadów, jest po prostu skazany na trwałą nieobecność i trwałą likwidację. Wie pan, są takie kraje, które zalewają kopalnię wodą, ponieważ woda jest, proszę pana, mimo wszystko najlepszym konserwantem. Pracuję w tym górnictwie już lata i kiedyś budując poziom 950 na kopalni Sośnica, mieliśmy zalany szyb i zalany poziom. Jak się wypompowało wodę, to wszystko było w stanie prawie idealnym, prawda? Także ta woda byłaby, że tak powiem, też likwidacją, ale nie trwałą. No, tym bardziej, że przypływ wody jest ciągły w polskich kopalniach, no bo jak pan wie, kopalnie są głębinowe, przecinają warstwy wodne i ona tam sama się po prostu dostaje. Ale wracając do rzeczy, ja stale, wie pan, stawiam sobie pytanie, czy wszyscy ludzie w Polsce muszą się znać na górnictwie? Nie. Czy wszyscy ludzie się muszą znać na likwidacji kopalń? Nie. Czy wszyscy ludzie w Polsce mają czytać bilans energetyczny Polski? Nie. Od tego jest państwo. To państwo ma w całym temacie górnictwa robić jedną podstawową rzecz. Stworzyć politykę energetyczną kraju. Wykreować bilans energetyczny państwa. A nie mamy ani jednego, ani drugiego.
My żyjemy od faktu do faktu. My prowadzimy działalność w zakresie polityki energetycznej, która nie ma żadnej spójnej polityki inwestycyjnej. Polityka inwestycyjna w sektorze paliwowo-energetycznym jest sumą polityk poszczególnych podmiotów, a nie strategią państwa realizowaną przez podmioty. Wie pan, może to trudno do wytłumaczenia, ale to tak na język żołnierski przekładając, to my to tak jest, że każdy kapral mówi, co chce zdobyć i gdzie chce strzelać, a generał po prostu z tego wszystkiego do kupy wojnę robi. Nie, to ma być odwrotnie. Generał ma powiedzieć, gdzie trzeba strzelać i kto ma strzelać. Także, wie pan, ale ludzie tego mogą nie wiedzieć. Od tego jest państwo, które ma swoje instytucje, ma swoją politykę kadrową, no ale jeśli ta polityka kadrowa jest oparta o kryterium niekompetencji, no to trudno się dziwić, że nie ma żadnego efektu z tego wszystkiego. Ja z ubolewaniem patrzę na to, kto dzisiaj kieruje de facto polską polityką energetyczną, a zwłaszcza górnictwem węgla kamiennego. Do szczebla, wie pan, kierownictwa kopalń, no to jest jako tako, bo tam przepisy nakazują kompetencje i doświadczenie zawodowe. Ale im wyżej, tym tego górnictwa jest coraz to mniej. Tych górników jest coraz to mniej. Wie pan, ja kiedyś zrobiłem taką statystykę na użytek własny. Od 1996 nas, wiceministrów odpowiedzialnych za górnictwo, było w polskich rządach 26. I tylko trzech z nas było górnikami. A cała reszta nie miała o tym zielonego pojęcia. Panie ministrze, kiedy pan był w Ministerstwie Gospodarki, ja byłem młodzieńcem, miałem 20 lat, studiowałem ekonomię, już wtedy rozpoczynałem moje studia. I rozumiem, że w tamtym czasie kompletnie się nie interesowałem czymś takim jak bezpieczeństwo energetyczne kraju, bo kaloryfery w domu miałem ciepłe. Teraz, 20 lat później, rozumiem, że jesteśmy w jakimś bardzo trudnym momencie z punktu widzenia Polski. Mówi pan o takim zarządzaniu globalnym i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre porównanie z tymi kapralami. Ale rozumiem, że obecna sytuacja jest konsekwencją również ostatnich 40 lat zarządzania. To jest to, o czym pan dokładnie mówi. Gdyby pan miał, bazując na swoim doświadczeniu, wskazać, powiedzmy sobie, 2-3 jakieś największe błędy, które zostały w ostatnich 40 latach popełnione przez polskie rządy, obecnie jest konsekwencja czegoś, tych 40 lat. Czy coś się takiego wydarzyło przez ostatnie lata, że to właściwie zadecydowało o tym, że no nie było drogi właściwie, jak zawrócić z tej drogi? Tak, oczywiście. Panie doktorze, no ja, jeśli pan pozwoli, skoncentruję się na przykładach z sektora paliwowo-energetycznego. Proszę. Wie pan, pierwsze to było takie, co dominowało w rządach po roku 90, który był, że tak powiem, nastawiony na liberalizm, skrajny liberalizm gospodarczy. Ja jestem zwolennikiem samodzielności gospodarczej, ale nie takiego totalnego liberalizmu, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę państwa w tym wszystkim. I pan tego może nie pamiętać, ale ja pamiętam takiego ministra Syryjczyka, który był w rządzie pana premiera Mazowieckiego ministrem przemysłu i handlu, który ukrył takie powiedzenie, że najlepszą polityką energetyczną jest brak polityki energetycznej. Najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej, czyli samo się wszystko miało starzeć. Ale nie wszystko się samo działo, bo też sam pan minister zlikwidował, i to jest pierwsza przyczyna, wszystko się miało stać samo. Nie. Ktoś musi mówić, jak to ma wyglądać. Drugi błąd, proszę pana, to jest błąd w zakresie likwidacji zdolności produkcyjnej energii elektrycznej w Polsce. No, warto przypomnieć, myśmy do 1992 roku mieli w 60% wybudowaną elektrownię jądrową w Żarnowcu. I ta elektrownia w Żarnowcu, w sytuacji, kiedy Polska miała nadpodaż, trzeba przyznać, zdolności do produkcji energii elektrycznej o około 10 tysięcy megawatt w stosunku do dzisiejszej zdolności produkcyjnej, która już jest na poziomie deficytu,
Ówczesny pan minister Stoliczek zdecydował, że trzeba zarządzić referendum lokalne, przypomnę, w Żarnowcu i okolicach, czyli we wsi, i zdecydować o losach elektrowni jądrowej, która miała zasilać polski system energetyczny całego kraju. Oczywiście referendum przesądziło o likwidacji i tym samym pan minister miał legitymację społeczną, tak zwaną legitymację społeczną do tego, żeby zlikwidować coś, co było w 60% gotowe. Gdyby to wybudowano, to dziś mielibyśmy 3-4 tysiące mocy zainstalowanej na polskim rynku. Więcej najczystszej energii z możliwej, to jest mniej więcej zdolność produkcyjna porównywalna do elektrowni Opole. I to jest druga przyczyna. Trzecia przyczyna, proszę pana, to jest taka, która najbardziej pogrążyła polskie górnictwo. To jest taka przyczyna, która nie dopuszczała do sprzedaży polskiego węgla na początku lat 90. po faktycznych cenach rynkowych. Proszę sobie wyobrazić, że ceny w świecie były wyższe. Ceny rynkowe były wyższe, ale doktryna, zwłaszcza pana premiera Balcerowicza, zmierzała do tego, żeby redukować ceny węgla, nie pozwalać ich podnosić, ponieważ on w tym, ale nie tylko on, bo jego następcy na Urzędzie Ministra Finansów, zakładali, że jest to najprostszy mechanizm proinflacyjny. No wie pan, rzeczywistość pokazała, że tak nie jest, ponieważ wówczas tona węgla kosztowała $30, jak już powiedziałem. Dziś kosztuje, proszę pana, 300, czyli 12 razy więcej, 340, czyli 12 razy więcej, a inflacja 12 razy nie wzrosła. Także to jest, wie pan, takie, ale to najbardziej pogrążyło górnictwo, ponieważ wtedy górnictwo, że tak powiem, popadło w największe kłopoty finansowe. Ale z tym, co już trzeba, że tak powiem, dać spokój, to się wszystko stało. No i czwarta kwestia to jest taka, że my obsesyjnie, wierzymy i zajmujemy się, proszę pana, skutkami ekologicznymi z tytułu emisji CO2 w Polsce, ale rozpatrujemy to w kategoriach, proszę pana, bardziej politycznych niż w kategoriach technicznych. Proszę pana, parę liczb. Wie pan, Unia Europejska emituje CO2 około 11% w skali całego świata. 11%. Polska w tym wszystkim to jest niecały 1%. Co to znaczy? Że nawet gdybyśmy w ciągu jednego dnia wyłączyli w Polsce wszystkie elektrownie, ciepłownie, które emitują CO2, zakłady chemiczne i nie tylko, to świat by tego w ogóle nie zauważył. Żadnego nie byłoby z tego efektu. Po pierwsze dlatego, że 1% to jest prawie nic, a po drugie, że reszta świata, zwłaszcza Indie, Chiny, Stany Zjednoczone również, Kanada, Rosja, emitują ile chcą. Tam nie ma żadnych, proszę pana, limitów emisyjnych. Tam jest oczywiście działalność technologiczna na rzecz zmniejszania emisji CO2, chociażby poprzez stosowanie w energetyce upłynnionego węgla kamiennego, ale de facto ta emisyjność tam rośnie. Czyli ten nasz wysiłek redukcji emisji CO2, który doprowadza do tego, że pozbywamy się europejskich, polskich kopalń i pozbywamy się europejskiego, polskiego przemysłu, w tym hutnictwa, przemysłu cementowego i nie tylko, jest po prostu zupełnie bez znaczenia dla globalnej matematyki emisji CO2, CO2 w świecie. Po trzecie jeszcze, po kolejne, bo tak im dłużej mówię, tym bardziej mi się przypominają argumenty. No wie pan, myśmy w Europie uwikłali się w taki mechanizm, który, proszę pana, miał redukować poziom emisji CO2 w naszej gospodarce. To są tak zwane ceny emisji dwutlenku węgla. I to jest wymysł tylko unijny, tego w świecie nie ma, tylko w Europie to funkcjonuje, czyli każdy, który emituje CO2, ma za to zapłacić. Ale każde z państw dostało pieniądze, dostało limity tak zwane zeroemisyjne. Nasz kraj również dostał takie limity zeroemisyjne, czyli można kopcić bezkarnie. Ale co się dzieje? Po pierwsze, cały ten mechanizm, który byłby czytelny wtedy, kiedy odbywałby się pomiędzy producentami energii elektrycznej, został dopuszczony na rynku papierów wartościowych i to spowodowało, że do tego włączyły się podmioty spekulacyjne. Skutkiem jest tego to, że na przykład cena emisji dwutlenku węgla rok temu wynosiła 9 euro za tonę, a dziś wynosi 80.
Emisja się nie zwiększyła, nic się nie stało technicznie, ale cena wzrosła ponad 10-krotnie. Czysta spekulacja. Proszę sobie wyobrazić, i teraz jeden przykład na to, co to znaczy w Polsce. Nasza elektrownia Bełchatów na przykład w ciągu ubiegłego roku musiała zapłacić ponad 10 milionów euro za emisję CO2. Co to znaczy? Że gdyby tej emisji, żeby nie musiała tego zapłacić, to miałaby już pieniądze na zbudowanie dostępu do nowego złoża węgla brunatnego Złoczew, które dawałoby tej elektrowni funkcjonowanie przez najbliższe 20 lat. I my się, proszę pana, zamykamy w polityce energetycznej narzędziami, które nie są tak powszechnie czytelne, ale one istnieją. Kolejny przykład, proszę pana. Wymyślono zresztą na wniosek polskich parlamentarzystów Unii Europejskiej, bo oni mają taki dar, niektórzy nasi koledzy w Parlamencie Europejskim, że tam próbują, wie pan, zabłysnąć intelektem, potem się okazuje, że to najbardziej szkodzi Polsce, co powymyślali. Wie pan, wymyślili taką rzecz jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest to wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej dla regionów, które musiały skończyć z wydobyciem węgla. Powtarzam, musiały skończyć z wydobyciem węgla. To są takie rejony jak Środkowa Anglia, we Francji Pas-de-Calais, Belgia, Westfalia Północna, Zagłębie Karwińsko-Morawskie w Czechach, w Polsce Dolny Śląsk, proszę pana, i tak dalej. A myśmy w Polsce, proszę pana, to wzbogacili, w cudzysłowie, o takie oświadczenie, o taki zapis, że te środki będą trafiały tylko do tych podmiotów, które u siebie nie mają węgla w ogóle. I co to spowodowało? Że dzisiaj każdy samorząd lokalny i każdy samorząd województwa nie zaakceptuje żadnej koncesji na wydobycie węgla u siebie, ponieważ pozbawiałoby go to środków z tak zwanym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które notabene są ułamkiem przychodów procentowych, jakie byłyby z tytułu działalności takiego przedsiębiorstwa górniczego, który przecież odprowadza podatki, daje pracę ludziom, uruchamia koniunkturę i tak dalej, i tak dalej. Pan jako ekonomista wie, co to znaczy, jeżeli pojawia się pracodawca, który ma zdolność do kreowania produktu, prawda, który musi być kupiony albo może być kupiony. Także wie pan, gdybyśmy mieli więcej czasu, to byśmy tych błędów sobie znaleźli dużo więcej. Tylko jeszcze raz powtarzam, my wyspecjalizowaliśmy się, a zwłaszcza są elity w Europie, które się wyspecjalizowały w mnożeniu problemów, a nie w rozwiązywaniu tych problemów. Ktoś się uparł na to, że proszę pana, wszystko to, co się dzieje w zakresie przemysłu, jest, proszę pana, skazane albo obarczone jakąś, wie pan, degradacją, jakimś błędem. No, wie pan, no teraz mamy rzeczywistość czytelną, prawda? Zabrakło rosyjskiego, nie ma żadnego, nie ma węgla, w portach leży jakiś tam, wie pan, mówiąc po śląsku, maraz, czyli błoto, wie pan, także wszystko razem, wie pan, dowodzi na to, że bez polityki przemysłowej, bez polityki energetycznej nie ma racjonalnej gospodarki żadnego państwa i ja bardzo nawołuję do tego, żeby tak zrobić. A poza tym, wie pan, na końcu jedno zdanie, wie pan, ja funkcjonuję poza granicami kraju, zajmuję się tam górnictwami, nie tylko górnictwem węgla kamiennego, ale również różnego rodzaju planowaniem gospodarczym, zwłaszcza w zakresie polityki energetycznej. I proszę mi wierzyć, wszędzie na świecie, mówię o tych krajach bardziej rozwiniętych, są polityki energetyczne na lat 30, jak chociażby w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych na lat 100. A my mamy na lat 4 i to jeszcze trójwariantową. No, tak się po prostu nie da racjonalnie kierować państwem, bo co jak co, ale życie gospodarcze wymaga kreowania przyszłości. W 2017 roku pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli. To będzie jedno z ostatnich moich pytań, które nie pozostawia suchej nitki na restrukturyzacji kopalń w ostatnich latach. Potrzebujemy ekspertów. Pytanie, na które nie musi pan odpowiadać, jeśli pan nie jest gotowy, ale kusi mnie zapytać, czy pan, panie ministrze, nie chce przypadkiem może wrócić do polityki i pomóc w tym, żeby jednak ta cała nasza nadzieja na lepszą Polskę znowu zaświeciła się w naszych sercach. Potrzebujemy ekspertów. Jest pan ekspertem. Myśli pan o powrocie do polityki może? Panie redaktorze, ja nikomu nie odmawiam rozmowy, nikomu nie odmawiam merytorycznego wsparcia.
Ja natomiast, no nie chcę powiedzieć, że ze zdziwieniem, bo będzie to nieskromne, ale dla statystycznego obowiązku powiem, że żadna formacja polityczna, która dzisiaj funkcjonuje na rynku parlamentarnym w Polsce, nie zapytała mnie o zdanie. I mówię to zarówno o formacji rządzącej, jak i formacji, z której się wywodzę, czyli lewicy. Ci wszyscy ludzie po prostu wiedzą lepiej. Serce mi wyrywa, ale tak chyba właśnie wygląda rzeczywiście obecna polityka energetyczna kraju. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy Polacy, zdaniem pana, myśląc o nie tej zimie, ale o zimie 2023, mają czego się obawiać z punktu widzenia wzrostu cen surowców i dostępności tych surowców? Wie pan, mogą się, wie pan, to trzeba powiedzieć uczciwie. Państwo czyni olbrzymi wysiłek, żeby złagodzić skutki ekonomiczne wzrostu cen energii i surowców energetycznych. I to jest bezsporne. To, że w skali państwa, wie pan, a trochę to też kiedyś się tym zajmowałem, bo w Senacie byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i tym finansami publicznymi się zajmowałem, musi się odkładać we wzroście długu publicznego, ale to już jest zmartwienie ministrów finansów, nie musi być zmartwieniem społecznym. Mogę powiedzieć tak, że najbliższa zima będzie bezpieczna w energetyce, trudna w ciepłownictwie. Ale co najważniejsze, to ten problem nie jest tylko problemem najbliższej zimy. To jest problem na najbliższe 20 lat. Taki sam. Ale proszę mi wierzyć, on jest do rozwiązania. No ja wiem, że jest do rozwiązania. Ja widzę ilość nielogicznych słów, które padają ze strony rządzących. Mówię to nie, aby kogoś obrazić, tylko bardziej z trwogą, ponieważ też jako tato chciałbym pozostawić po sobie lepszą i bezpieczną Polskę, a na razie nie widzę, żeby tutaj były rzeczywiście jakieś działania ze strony rządów, które rozwiązują problemy. To jest takie bardziej, przypomina mi trochę malowanie trawników na zielono, żeby... To znaczy, ja bym to może nazwał tak, że jest to łagodzenie skutków bez likwidowania przyczyn. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie za poświęcony czas. Bardzo dziękuję za podzielenie się z Polakami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Moim gościem niewątpliwie było mi bardzo przyjemnie, panie ministrze, móc dzisiaj z panem rozmawiać. Był pan Jerzy Markowski, pan doktor Jerzy Markowski. Dziękuję, życzę panu miłego dnia. Dziękuję. A was, Polacy, jak zawsze zachęcam do tego, żebyście się przytulali, kochali, całowali, dbali o polskie rodziny, bo polskie rodziny są najważniejsze. Dziękuję, panie ministrze. Trzymaj się, Polko. Trzymaj się, Polako. Do usłyszenia. Wątpliwość w to, co mówiono w mediach na początku 2020 roku, zaowocowała wysłaniem przeze mnie pierwszego pisma do Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź, którą otrzymałem, opublikowałem w internecie. Okazało się, że z moją Alą nie jesteśmy sami, szukając prawdy. Otworzył się nowy, trudny rozdział w naszym życiu. Wszystko zmieniło się z dnia na dzień. Widząc ludzkie tragedie i codzienne absurdy, podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w walkę o Polskę, rezygnując z mojej dotychczasowej pracy. Założona przeze mnie fundacja w ostatnich miesiącach pomogła setkom Polaków. Celem naszej społeczności jest dbałość o przyszłość Polski i polskich rodzin, ponad podziałami politycznymi. Z każdym dniem jest nas coraz więcej. To się samo komentuje.